Siemano kolano widzowie, dzisiaj dalsza akcja Siano Kosy, jest dzisiaj ze mną Huwi, proszę się przywitać. Siema. Dobrze, super, że się przywitałeś. Lecimy dalej. No to jedziemy dzisiaj widzowie przerabiać. Bartosza dalej z nami znowu nie ma. Co mi się nie wyprzedaj na zakrycie, bo ja jestem pijany. Powiedziałam na nagraniu? No, dobra, to się wytnie. To się wytnie. Kurna! Wiedziałem, żeby to wyciął. Trzeba było tego nie mówić. Trzeba było, że się wspomaganie zgubiło znowu. Drut poszedł, który zrzucałem w ostatnim odcinku. No jedź po ludzku, no, ale... Jedź po ludzku. Ale ja ci tak powiedziałem. To może widzowie nie będą słyszeli, ale to może będą słyszeli, a może nie. Nie pukaj, nie sąsiad, bo zaraz ja ciebie puknę. Dobra, ja jadę też trawą, bo są takie dziury, że szok. Masakra! Takie dziury. No sąsiad zaraz mnie jednie. No. Już chyba jedną setkę już wychlał. Miałeś tego nie mówić na nagraniu, to wszystko słychać w tym bale. Dobra. Się wytnie. Zobaczę. Samo się wytnie i będzie. Pozdrawiam Polski już Stefan oraz Wojtas Trzyszymański. Dobra, ja tą małą mąkę przytrząsam całą, a tamtej wcale. Kurna, dobrze. Dobra. Dobrze, że tu jest hydrauliczne rozkładanie. Ustaw się sąsiad 5 na godzinę, żeby nie było za szybko. Mhm. Bo nie nadobi, nie. Też muszę pomału jechać, żeby to przewróciło dobrze. Ja trochę przyspieszę. No nie sąsiad, jeden. Nie może przyspieszać, gdzieś się sam tak jak ja jadę. Przecież sąsiad tam przyhamuj trochę, bo ja tu będę musiał wycofnąć zaraz. Sąsiad, bo cię tam za raturem przypadcze. O, patrzcie jaki piękny bug farminga. No, podniesiona, to jest oryginalna maszyna, patrzcie. My mamy ją podniesioną ciągle. Fajny bug. Ej, fajny bug. Widziałem go. Ogólnie ja go nie odkryłem, bo jak kiedyś grałem na MP z takimi los typami, to też miałem tą przerabiarkę. I napisał na czacie, że odkrył baga, poszłem do tego typa, on jedzie w powietrzu z przycząsarką i przycząsa mu. Sąsiad, jedziesz ten trawę, siano, czy jak? Trawę. Ale w kiszonkę ją jedziesz, czy tak luzem, czy co, bo nie wiem. Luzem. Ale nie w kopiec, nie w pryzmę. Nie. Tam przyjadę ci później sam z bieręcem. Ja też widzowie robię luzem, wie. Tam w stodole wysypię, tam koło czwórki, tam naprzeciwko. No nie wiem, a może siano zrobię w belki, zobaczę. Albo ja bym siano chyba zrobił w belki, wiesz sąsiad? Dobra, to mi też zrobisz w belki. Bo wiesz, one tak nie będą przemakały wtedy. Bo wiesz, gdzieś przyjdzie jakiś przymrozek, one przemokną i wiesz.
Hi, arrivederci. Nie, ty tu sąsiad mi przyjedziesz 60 załadować, czy jechać tym swoim, bo ta moja ładowareczka jest wolna trochę. Dobra, to tam się dogadamy jakoś. Dobra, szlacha na stół pójdzie. Sąsiad, ty nie jedziesz 5 na godzinę. No nie jeżdżę, bo... No bo ty też nie jeździsz 5 na godzinę. Dobra, to masz najeździć za karę. Ale sąsiad, mogłeś trochę bardziej poczekać, bo się trochę przy kwacy luska. Ty masz jeździć 5 na godzinę, żeby dobrze nie gubiła ta zgrabiara. A ja muszę dobra, szybko, żeby dobrze przerabiało, bo wolno to źle też. Dobra, to 8 będę jeździć. Gdzie? Ja jeżdżę 8. Dobra, to będę 5. 6 jeździ, będzie optymalna. Już tu ci jeden robię, jeden rządek. Trzeba było sąsiad poczekać, aż objadę te dwa razy dookoła. Teraz ci tu przychwaciłem trochę tego lufczka. No ja to możesz trochę robić większe, bo ta presa to idzie. A tam jak do sama zbierałem, to rób same luje, bo to tam samo zbierając, a to wchodzi wszystko. Dobra, ja już. No samo zbierając, to weź tam przegarnij na 3 razy i może da radę. Jak nie, to będziemy rozwalać luski ręcznie. Bardzo też was widzowie przepraszam za to, że odcinek się trochę spóźnił, ale postanowili, że mi internet zabiorą. I nie mogłem wrzucić odcinka. No, tu widzowie niedługo będę robił podwyższanie terenu, wywyższanie. Ten mostek to jest, to przyjadą jakąś kurczę, nie wiem. Ej, wiesz, że jakiś mod ziemi wyszedł do farminga? Nie wiem, ja tam... Ja tam grałem raz na jednej mapie i patrzę, mogę sobie jakąś ziemię nabrać. A teraz oglądam się na YouTubie takiego innego Jupitera i też patrzę, że mają ziemię taką, jak ja miałem. Aha. To nie wiem, czy na innej mapie też będę miał, bo ja to miałem na jednej mapie, na której będzie nowa seria, widzowie, no. Postępowy rolnik. I nie wiem, czy będę wznawiał gospodarstwo po dziadku, czy robię na przykład tak, jeden tydzień będę wstawiał w poniedziałki i w czwartki bym chyba wstawiał gospodarstwo po dziadku, a na następny tydzień bym robił, że w poniedziałki i w czwartki będzie postępowy rolnik, żeby tę serię jakoś, no, pomieszać jakoś. Nie mam żadnego uczciwego podziału, bo... Daily też mi się nie chce robić, a jak 3 razy jest po sąsiedzku, no to... No to tu się wyrobi z każdą serią. Nie jest najszybsze. I też Wojta Strzyszymański napisał komentarz, że o ile wróci ten sąsiad numer 3, to mamy udawać 7500 za wyżywienie i chyba tak zrobimy. Co mówił? Bo tam napisał sąsiad w komentarzu, widzowie, moi drodzy. Teraz dołączył, o co się okaże. Właśnie ta osoba dołączyła na rozmowę. Proszę się przywitać, panie pseudonimie Szymański. Proszę się przywitać, głosowanie. Dzień dobry. Niespodziewany gość na odcinku. Właśnie to on napisał o tych koniach, że mamy dawać 7500. O ile ten sąsiad wróci, więc raczej wróci. O ile wróci. Nie obiecuję, że ten sąsiad wróci, bo nie wiem sam. I no i tak pomału leci wam widowie życie. Piszcie w komentarzach. Dobra, sąsiad, ja już zwijam manatę.
to teraz pojedziesz po swoją zgrabiarkę. No. Ogólnie widzowie, to już przyjechał, był mechanik tutaj z furki mojej zalanej. No wy nie wiedzieliście, że się zalała, ale wpadła do rowu. I no już jest rozebrana. Głowicę ma rozebraną, pojechała właśnie do sprawdzenia. No i co, miejmy nadzieję, że jutro ta głowica dojdzie i będziemy mogli ją składać, bo chcemy ją... Oj, spadł mi mikrofon, staty się wydupcył. Kurde. O, to jest już staty naprawiony. Halo? No co? Halo, widzowie? Ja też może będę na tej serii lub na jakiejś innej, tylko że może za pół roku, tak? No zobaczysz. Więcej? Albo będzie w tle na razie na odcinkach, możliwe. No. Wszystko się okaże, widzowie. I ten... Zależy od trzeciego. Możliwe, że pojawią się u mnie... No, albo zlikwiduję gospodarstwo po dziadku, chyba możliwe, i postępowy roli. I jeszcze je, nie, bo tak, czy seria, to, na 3 tygodnie, no to. Ej. No. To idziemy do mnie zgrabiać? Czy u ciebie? Jeszcze tą dużą mąkę trzeba u mnie zgrabić. Może u mnie? Nie, no zgrabmy po kolei. No to może po... Bo widzowie, mam no plan na jedną serię, ale nie wiadomo, jak ona się wydarzy, czy nie wydarzy. Zobaczymy, co to pozwoli. Ale podpowiem tyle wam. Mapa wyrzystam. Zobaczymy, czy zgadniecie w komentarzach. Ten, kto zgadnie, serduszko, like oraz może wystąpić w następnym odcinku. Znowu. Pamiętajcie. O. Ja będę miał dla widzów zadania. Co odcinek będę dawał widzom zadanie? I ten, jeśli zgadną, to mogą wystąpić na następnym odcinku. Jeśli nie będą mieli modów, to mogą w tle wystąpić, a jeśli tak, mogą tu nam coś pomóc. Bo każda kolejna ręka do roboty to dla nas duży plusik, że nas oglądacie. Tam! Mój pinkuś łamany na kajtek już zdechł. Został przejechany. Jest na dwóch częściach. Dobrze, że widzowie tego nie widzieli, bo szybko przejechałem dalej. Tu ładnie wyczerpamy. Zrobimy ją. Dobra, ja już... Ja już tą zaczynam tą dużą łąkę, nie? Kurde, sąsiad tą rotacyjne też jak ustawiłeś, że już jest w 5 miejscach łamana. Aha, dobra. Bo cofają się. Niech to już widzieć. Tą Sarę. No i co? Następny odcinek to pewnie będzie zwożenie tego. Tu na farmę. I coś może, nie wiem, zobaczymy. Następny na pewno. Albo w następnym może jeszcze będzie przywóz wapna, zobaczymy jak to nam wyjdzie, czy kiedy to wapno przejdzie, bo zamówiłem. Dogadaliśmy się tak, że 5000 za wannę. Ja będę brał dwie wanny, bo ja potrzebuję prawie na wszystkie pola. Nie wiem, piszcie widzowie, czy 10000, czy więcej za... 5000 oczywiście za jedną przyczepę z tirem przyjedzie nam z przywozem. Będą dwie takie. Idę ci za chwilę przerwę. No. Nie? Ja chyba wezmę jedną, ale zobaczę jak tam wystarczy ta wanna na te wszystkie pola. Ja nie, to będę miał na następny sezon. Bo jednak jedno. Na któryś tam sezon jak będę tam chciał wapno. Tym razem. No. Widzisz, miał na następny sezon, nie? Ja na tak. Na następny sezon nie, bo nie wiem. Tam wapno. Może na łąkę gdzieś tam pójdę. No zobaczę. Ja chyba ten sezon to ja se gnój wezmę pełno. Pełno gnoju. W tym sezonie może ja zrobię tylko na łące. No i się okaże. Może zrobię tylko na łące gnój. I wtedy na łące gnój, a na następny sezon bym dał na wszystkie pola. Po prostu mają dostawać azotu i tu łapki. No ja też chcę dać na wszystkie pola, nie? W następnym sezonie na pewno będę dawał na wszystkie pola. Ja już widzę, jak te nasze tuninki będą zdychały pod te góry z pługami.
No. Panie widzu, co tam robisz sobie, panie widzu? Ja aktualnie sobie gram w Farminga. Wow, poznaliśmy Amerykę. Na razie ten widz nie może nam... Ten kolega nie może z nami występować, bo niestety ma Farminga na Xboxie i nie da się połączyć Xboxa z komputerem, no i kolega sobie chce kupić nowy komputer i zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo tamten mi nie wymaga. Tak. Nie wymaga mi Farminga. Nie domaga. No. Dobra, ja już ci jeden ten, nie? Jeden rządek ci zrobiłem tu. Ja już tam, na ile dobra, robisz? Już, tam robię trzy jedziesz? Razy, może na cztery, zobacz, bo tam pójdzie sama zbierająca, a tu będzie chyba. Sąsiad, jak tu będziesz na początku łąki, to przystań, rozłożysz mi tam gwiazdę, dobra? Wyjdziesz, bo mi się już tam nie chce wchodzić. No tu jestem wiadek tak w wodzie. Piszcie sugestie do serii, co ma się pojawiać. Będziemy na pewno was słuchać. Czekaj, zaraz ci rozłożę. Dawaj, zaraz rozkładaj to. No. Dzięki, ja polecam od początku. Dobra. No, dobra. Tu zrobimy na trzy razy, zobaczymy jaki rządek wyjdzie. Tu tego może... dobra, już nie. No tu też, nie? Ten poprzeczniak. Też zrobimy na trzy razy. Nie wiem co. Kurde, znowu wspomaganie dupnęło. Dobra, to teraz. Myk, teraz rykowanie, wspomaganie, gdzie jest ten kabel, dobra, tu jest ten kabel. Kurde, ta wtyczka się po chwili się wypina z tych kabla. Co ja mam biednie zrobić, dobra. Zaraz idzie. Ale idzie robota. Takie, bo, a tu wtyczkę wkładam. Muszę tura od niej ściągnąć, ja czwórki chyba też ściągnę, bo najpierw miała ta tura, bo miałem tylko 60 i 30, 30 sprzedałem, bo kupiłem czwórkę. Do niej też był tur, żeby już cięższe rzeczy podnosiła, a teraz kupiłem ładowarkę. No oczywiście też przy 60 by się tur przydał, bo gdzieś tu szybko przejechać, nie wiem. Bo ładowarka jest wolniejsza niż ta moja 60. Oczywiście widzowie, co ja miałem powiedzieć. Ojojoja. I gdzie ten biegnie? Ten bieg miał być wsteczny jedynka, kurna. Zawsze mi się. Co mi tu robisz? I mele chyba. Co? No co ty robisz? Ty jesteś człowiek. A, to ty... Ja robię gruby tu lusek, bo samo zbierająca nie przerobi tego, kurde. To będzie na cztery przejazdy, mówisz? No. Ja sobie wyraził taką, myk. Tu podnoszę, o kurde, ale tu włączyłem poprzednio. I będę na to tak, patrz sobie, dookoła będę jeździł, a nie się wracał. I tu teraz wlecę na... A sam się mogłeś się postarać zrobić chociaż ten lusek prosty. Bo ja robię ten rządek, Ja już robię ten rządek. Możemy robić przecież musisz poczekać. Dwa naraz sąsiad. Dobra. Ej no sąsiad, ale ty czemu ty takie małe te rządki robisz? Co ja się no, sąsiad, ty się tam Simon! Mówiłem ci, że robimy duże. No dobra, to na trzy robimy. No jeszcze raz tu przejść po tym rządku, to ja jadę. Szaleje. I zobaczymy, jaka grupa będzie, bo ja tam nie będę się
a samo zbierającym to wiesz jak idzie robota. Do presji chodzi takich grubych nie robię, no ale... Kurde. Tu jest po tym, co ja teraz, bo ja teraz pojadę. Tu ładnie. Tu. Teraz tu pojadę. To są się trzeba patrzeć, jakie grube te luski będą wychodziły. No dobra. Zastanawiam się, widzowie, nad kupnem kombajnu na tym sezon, ale... Nie! O kurde, kierownicę prawie wyrwałem z siodła. Dobra, jak tu ceny wyglądają? Szału nie ma. Powiedz mi, panie widzu, za ile ty sprzedawałeś, warto się opłacać? Opłaca się sprzedać, panie widzu, rzepak za 1434? Czy miałeś większy jeszcze robić? No. Ale to są już 4 przejazdy. No i co z tego? Mały przecież. Ej, dobra, już taki będzie, bo sąsiad. Nie będę cię 5 razy mówiłem coś, ale to tam swoje ciągle. Panie widzu, jesteś pan... Panie widzu. Panie widzu. Jestem. I co mówisz? Ale nie chciałem wam przerywać rozmowy. 1434 będzie za rzepak dobra cena, czy sprzedawać, czy później sprzedawać, jeszcze poczekać na ceny. Poczekać na 1550. Dobrze, panie 40. Mężu. A na pszenicę o prawie 737, co sądzisz? Na pszenicę. Może być. Taka wyśrodkowana. Owiec za 1070? Nie, 1200 około. Dobrze, panie widzu, posłucham się ciebie. Sąsiad chyba, że polecisz do mnie na gospo i ładujesz mi ten... To chyba pszenica, jak nie będzie pszenicy. A panie widzu, jęczmień za 779? Jęczmień za 700... Za ile? Za 779. Jeszcze chwilę bym poczekał do 800. Ej, to panie sąsiedzie, idź pan zobacz, czy ja mam tam pszenicę, czy ja nie mam pszenicy, bo ja głupieję. A jak tego, to załaduj pszenicę. Nie wiem, czy na swojego żuka pojedzie z żukiem swoim. Nie wiem, też. Nie, tam płaci, nie żebyś pojechał moim żukiem, ale dobra. Ale czy byś załadował, bo teraz bym na odcinku pojechał zaraz sprzedać. Aha, no dobra. Poczekaj, to tu tak stanę w cieniu. Tam, żeby się nie nagrzał zbytnio. A czekaj, bo ja muszę sprawdzić, czy w ogóle ty masz pszenicę. No sprawdź, bo ja właśnie nie wiem, ja mam na pewno jęczmień, owiec, rzepak i chyba pszenicę. Nie, ty chyba tą pszenicę czasem nie zużyłeś na te? A czasem miałeś pszenicy nie sprzedałem? To tak, to jest owiec, rzepak. A tu co jest? No to jest... Nie, to jest jęczmień. Owiec, rzepak i jęczmień. Dobra. Nie masz. Dobra. O, sąsiad, tu jest dziwo! Ale to do kurek. Kurki jak widzisz. No to do kurek. Jajec jeszcze nie ma. Czekaj. To panie widzu, mówiłeś ile poczekać na jęczmień? Do 800 mówisz jęczmień ma być? Tak, ale jak jest tak 785, 790 to już można. A panie rzepak za ile? A i jaka jest tam cena? 1434. To 1550 lub 1600. Dobrze. A za owiec ile tam mówiłeś, bo jest 1070? O kurde, ja jestem głupi. To 860. Jest 1070 na owiec. Jest 1070 na owiec. 1070 to 1150. Dobra. Ja
ale tu chyba już bym robił poprzecznik tutaj, już bym robił, nie? Nie rób! Już tu jest poprzecznik. Jeszcze nie? Jeden poprzecznik wystarczy. Tam sąsiad, tu jeszcze raz przejedziesz, albo ja jeszcze przejadę, ty raz, ja raz tu z tej strony. Wtedy go zagonujemy, tu jeszcze trzy razy. Dobra, i jedziesz. Sąsiad, tu nie masz oszczędzić. Pierwszy raz samo zbierają sobie dziewaki, no to musisz mnie popisać. Ja sąsiad zrobiłem sobie kiedyś tam w 17. Jeszcze nie za mojej pamięci, ale... No to za mojej pamięci, ale nie YouTube'owej. Sąsiad zrobiłem chyba całą łąkę na dwie dwa paski. To chłopie, jak zabrałem samo zbierającym, to nawet ten kłatrak na, wiesz, na gąsienicach, ten case największy. Kurde, nie mogłem mu jechać wcale po tym lustku. Taki duży był. Musiałem połowicznie i później znowu połowicznie go zabrać. Dobra, to wiesz co? Ty już tu twórz. Czekaj. Tu jeszcze raz przejadę i... Dobra. No i to będziesz już tu tworzył, nie? Ty sąsiad, tu jeszcze zagonuj. Ja tu zrobię i zaraz będę robił. Ale ostre luski tu są, co mówisz, sąsiad? No ostro. Samo zbierające nie stanie w miejscu? No moje to chyba trochę za wielkie, nie? Zobaczymy, co samo... Na moje stanie, nie? Ej, zobaczymy, co samo zbierające pokaże. Chyba, że samo zbierające da radę, ale czwórka nie da rady. Patrz, jak je tu jest na łączeniu gruby. O no. Kurde. Tu na zakończeniu patrz, jaki jest gruba. Sąsiad, tu już po tym nie jedzie, już tu go zagonuję. Dobra, to tu już... Dobra, to ja tu będę już zagonował. Nie, bo jest za mały. To czekaj, to przejadę tam. Tu już wszystko zrobimy na ten jeden lusek. Tam zobacz, jaki na koło poprzeczniaka jest gruba. Weź tam popraw, bo widzę, że jest trochę krzywo. Pomaganie to jest jednak wygoda, sąsiad, co mówisz? No, wygoda i to wielka. Wyobraź sobie, jakby w tym świecie w realu nikt nie miał wspomagania. Samochody, kombajny, te nowe ciągniki. I, a mówisz to, że te, żeby to wszystko łączyć w jeden rządek, to będzie trochę za grube. Nie, no to wszystko złącz w jeden, to co zostało. Patrz, jaki tu jest gruby, patrz, jak mi tu 60 podnosi. Patrz, zara gwiazdówka ci prawie znika. No ej, ale u mnie nie robimy takich grubych, u mnie robimy takie na 3 przejazdy. Ale u ciebie przecież będę szedł z presą. Tam z presą nie można takich grubych robić. No to na wstawić powrotem najlepiej bym. Uwe, co ja robię? Sąsiad, weź mi tu złóż, ja już pojadę do ciebie, dobra? No. Złóż mi, no. Nara, ja radę do ciebie, a ty już tu skończ. Okej, tu? Dobra. Ej, tu sam jak jadę, tu trochę możesz wyprostować, dobra? Tu tą dużą kupę, bo ona tak trochę nie bardzo wyszła. Żebym teraz się do rówka nie wpierdzielił. Tak jak po topie czwórki. Ej, to u mnie rób nasz przejazdy. Sąsiad! Sąsiad dawał w sercu. Nie, no, ej, na 3 przejazdy u mnie rób, nie? Dobrze. Czyli 2 razy jakby dookoła i wtedy zagonować go. Tak. Nie wiem czemu, ale mówię zagonować, nie wiem. Nie wiem czemu. Tak by zostało w głowie. Tak. Nie wiem, kojarzy mi się z zagonowaniem jak oram w realu. Po to rybce. Kurde. Idzie wtedy szatan czy dziechy. Uwalnia swoją moc wtedy żywieska. Jeszcze aby kapitalki mi już nie brakuje, bo... Do widzenia. Kurde. Ale
to jest wielkie. I patrzcie, myk na piątce, patrzcie, 30, 40 na godzinę 60. Kurde, bo sąsiad tu ma łąkę. A ty trawę robisz? Tak. To nie wiem, czy u ciebie lepiej by nie było czasem, wiesz, samozbierającą, ale jak tam wolisz? Nie, no ja na razie nie mam na samozbierającą miejsca, nie? Więc... Kurde, jeszcze się zaciął tu bolet. Trzeba mu odpadnąć. O! Dobra, odciął się bolet, dobra. My opuszczamy. Leci. Dobra, ja już tam jadę do ciebie. Ja już tu właśnie objechałem koło pierwszego drzewa, żeby nie urwać nie. Jazdy całej. Ja tam dosyć. Ja tą ostro dosyć tamtego, nie? Podokaszałem. No właśnie widzę, że tu zaraz sobie urwę gwiazdę. Ale u mnie sąsiad już tak nie podokaszałeś. No bo wiesz, to już nie moje. O nie. Dobra. To niedługo, ja chyba niedługo będę remontował coś tą 60. Wiesz, sąsiad? No. Bo ona, dobra. Kurde, kapitalki nie miała x czasu i nową kabinę sobie do niej bym założył. O, sąsiad, zakopałem się! No tu musisz podnieść do góry i cofnąć. Ciągnik w polu zakopałem, tyryn, tyryn. Tyryn. Na wsi pierwszy być musiałem, tyryn, tyryn. Ale tu jest masakra z tym wyrabianiem koło drzewa. Muszę na ręcznym lecieć. Kurde, to prawie gwiazdy urwałem. Dobra, tu po krzakach tak nie można pojechać. Tu koło, kurde, bo zaraz urwę lancę. Halo, mogę przerwać na chwilę? Tak, możesz panie widzu przerwać. Ja bym chciał do twoich widzów coś powiedzieć. No to mów. Jeżeli ktoś gra na Xboxie w Farminga, to proszę napisać w kom, pogramy razem, bo mi się samemu nudzi. Ja to znam, kiedyś to ja nie miałem, no po prostu nie grałem na MP, bo nie miałem Steam, ale się odnaleźli się ludzie. Jeszcze raz sąsiad tu i później zagonujemy. Tak. Ty źle jedziesz. Co źle? No źle, pierwszy teraz ja w drugą stronę. Mówię źle na 3 razy, czyli aha, dobra, bo ty już przejechałeś raz, dobra. No właśnie. Czekaj, ja tamten pojadę. Czekaj. Zdążę się dodać, bo tu kopu. A ja to co ja mam teraz robić, biedo? Dobra. Patrzcie widzowie, to tak się robi, jak nie wiecie. Co to zrobić, to sąsiadowi rozpierdolić pole. Tak jedzie się. Myk. A tu sąsiad się później przewali. No wiem, widziałem to. Ja już tak też robiłem. Chwycił trochę luzka. Ale pewnie moi są grubasi, bo chwyciło luzka trochę. Nie mam tu nic. I tak? Lecimy na kura, 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 kan. Kura, kej. Kura, kej. Igę, maszyn. Boczkiem. O kurde.
ale porężnym daje jej. Sąsia, gdzie tu się dobra, skoro? Ja już tu przejadę. Gdzie tu? A, albo ty sobie przejedź. Ty sobie przejedź. Teraz ostatni. Ja se tu poczekam. Tankować, bo tu niedługo mi się wyje, już pomału kontrolka, raz świeci, raz nie świeci. Więc wiecie, jak to jest, widzę, wie. Moim zdaniem, ja nie mam zetora, ale no mi sąsiad ma i on też tu do nas przyjeżdża, czyli to gdzieś tu w nim jeżdżę. I moim zdaniem w zetorach jest to zrąbane, wiesz czemu? Bo jak jeździsz po dziurach, to pływak ci wychodzi ten, no ten, no pływak. No to co ci pokazuje, ile jest paliwa, jakby, no wiesz, budziasz maszyną, no wiesz, paliwo lata w baku i to po chwili ci się ta lampka świeci. No. To jest moim zdaniem, że tak. Ale no wiesz, nie, ale każdy to tak ciągnik ma w tych, no w tych słabszych, nie, ale... Oj, kurde. We're gonna start. Panie widzu, co sądzisz o remoncie 60? Myślę, że by na pewno dostała kilka koni więcej. No, myślę, że to będzie dobra decyzja. Tylko kurna. Naprawa to by, no to nie będzie tania rzecz. No chłopie! No wiem, że nie będzie tania rzecz. No ale nie się zrobi. Pik, 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 pik. Jeszcze se turbo jakbym do niej zamontował. Szkoda, że w farmingu nie można. Co mówisz? Szkoda, że w farmingu nie można tego turbaro sobie na przykład dołożyć. No, ja chyba będę robił strangaro. Strangaro ja chyba zrobię i do widzenia. Po kapitelce dołożę i tam parę kuni. Dobra, teraz ja przejadę se. I tu teraz resztę robimy w jeden rządek. To rób, ja już polecę. Co? No. Dobrze, że to jest to wspomaganie, bo weź się tak kręć teraz bez wspomagania. Dobra, a sąsiad pomału, pomału. Ej, czekaj, bo gwiazdę mi zara urwie. Czekaj, ja się przestawię trochę. Aha, ale ty już... Nie! Ej, sąsiad! Popatrz, nie! Wszystkie zarazem urwałeś! Nie! Nie! Demotyzacja za to zara będzie. Nie! Czemu to tak wyszło? Ty wiesz, co to przypomina? Aha. No wiem. Ja nie wiem, co do demotyzacji. To nie było specjalnie. Ej, młodzi widzowie! Lepiej tego nie oglądać, bo to są chore rzeczy. Tak. Złóżnik ten gwiazdę. Ja ci teraz pójdę złożyć gwiazdę, czy coś jeszcze tu przejeżdżasz. Dobra, no złóż mi. Dobra, Bolże. Czekaj tu, aby Bolsa włożył, żeby się nie wzięło, dobra. Dobra. Wyścigi! Jedziemy jeszcze na swoje farmy, nie? I kończymy, nie? Wyścigi są siot! Wyścigi 60. A, dobra, to jadę z tą. To nara. Nara. No i tak widzowie, jak wam się podobał odcinek. Na
napiszcie swoje zdania w komentarzu, co można poprawić na tej serii. Ojejku. Czekamy teraz na to wapno, pozbierać i czekać na wapno, aby, bo nikt nie, chyba nie będzie do roboty. Targi pojechać i orać, Arbit, kurwa. Sąsiad jest na CB Radio. Sąsiad, CB Radio. Jestem. Jestem na. Dobrze. Ej, sąsiad. No co? Bo ja to słyszałem, te słówka. Te niegrzeczne. Sąsiad. Sąsiad. Co robimy w następnym odcinku? Co, zbieranie tego? No zbieranie lub tego, nie? Oranie. Nie no, może albo nie wiem, zobaczę. Może byś ty przyjechał swoją czwórką i podpiął presę, może da radę to twoja czwórka z moją presą? Ja bym z tą zbierającą leciał. No. To przyjedź tu zaraz czwórką. No chyba to zrobimy dłuższy odcinek, zrobimy zaraz to i to, będzie dłuższy odcinek po prostu, widzowie. Co? Nie. Panie widzu, co sądzisz? Dłuższy odcinek? Jeden taki dłuższy odcinek by był fajny. Dobra, sąsiad, zaraz ci powiem ile ten ma, zaraz przyjechać. Przyjeść tu za... Kurde, nie ten gwiazd. Przyjedź tu zaraz czwórką, ja kurde. Dobra, ty podepniesz się pod samozbierającą, ja się podepnę pod presę 60. Zobaczymy, czy da radę. No. Chyba, że głowica już przyszła i są mechanik ją tam składa. Weź tu przyjedź sąsiad i zaraz tam pójdziesz zobaczyć, jak kurna, jak tam idzie z tą 60, czy głowica z tą nie na czwórką. Ej, wiesz co? No. Na moje już dłuższego nie, bo jest wieczór, też chciałbym się wyspać, a co? Sąsiad, ja ci zaraz powiem ile mi wyszło odcinka z tego. No to i tak będzie długie. To będzie tyle samo. O kurna, o ja! Dosłownie, tu jest 5 światów. Tym z tą przecząsarką i zgrabiarką. Znaczy przecząsarką i... kosiarką. No, czekaj, sąsiad, zobaczę ile wyszło nagrania. Dobra, podepnij, tu. O cholera! Nie robię dłuższego odcinka, nie zrobię ci. Najwyżej następny odcinek będzie. Nie zgadniesz, sąsiad, ile. Ile godzina? 42 minuty. No dobra, to podczepij mi. Nie podczepię i podjedziesz może pod presę, może tą czwórkę zrobił. Chodź, sąsiad, zobaczymy, czy ta czwórka jest zrobiona. Czy już ją skręcił, czy nie skręcił. Sąsiad, chyba zrobione. To brudna jest od chuja, ale co zrobił. Dobra, sąsiad, pierwsze odpalenie odejdź. Czy odpalić na czoła? Cicho. Teraz cisza, chwila prawdy. Czekaj, bo ja tu muszę dźwięki podgłośnić, żeby widzowie dobrze słyszeli. Ty nie chcę palić. Wiesz co, zostaw, żeby nie marnować tego paliwa. A bo sobie na zaciąg spróbujemy. Zaciąg? No. Mówisz? Tylko nie mam teraz holów. To później. A ja to... przecież to jest mój hol. Gdzieś tu powinien być mój łańcuch. Czekaj. Aha, pisz, jeden jest twój. Sorry, ja ci zabrałem go. Sąsiad, leć szybko pod niego i nowy. Zaraz zobaczymy. Bo ty mi go zabrałeś, jo? No. Albo to czekaj, ja kombi polecę po niego. Dawaj, siadaj ze mną i pojadymy. Kombi? No. Ale oby, żeby na zaciąg by dało radę.
Dobra, już to gaj, bo to wyje czulostwo. Dawaj, o, siedzisz, dobra. Dobra, jedziemy. Ale kurde, tu moment obrotowy skacze. Inno mu dam trochę gazu, to chłopie, wiesz jak tu skacze na tych zegarach? O chłopie, zaraz będę przekręcał licznik. I o kurde, nie byłem mamy na pasach. Jak to być? Ja nie poradzę, że ja lubię... Mogłeś jeszcze mocniej dać do dechy. Mogłeś jeszcze mocniej dać do dechy. Dobra, czekaj, tylko się wyprostuję ładnie, żebym nigdy nie duchnął tym razem. Nie, ale tak na serio to mniej, nie? Bo ja mam... Zaraz się zasiką. Trochę. Co się czujemy? W małym pośrednictwie. Jeszcze jemy. Dobra, przez te ziemniaki sąsiada nikt się nie dowie. Ale... Hashtag beka w komentarzach. Wiesz co, może te kombi wymienisz na jakiś lepszy samochód? Co? Może wymienisz ten samochód na inny? Jebłem babu. Sąsiad, włącz czystu chłopa. Czekaj, się zaklinowałem. Włącz czystu chłopa. Czekaj. Czekaj. No. No właśnie chcę, ale... Dobra, sąsiad. Dobra, dla czystu chłopa. Tadam. Panie widzu, panie widzu. Był twój. Ej, panie widzu, panie widzu. Panie widzu, jesteś panie widzu. Halo, halo. Panie, twórca spali na zaciąg po zatopieniu silnika, czy nie bardzo? Nie bardzo. Nie bardzo. Zaraz zobaczymy, z tym moim nieśmiertelnym samochodem go pociągnę. Dobra. Nie, drzwi się. Dobra, jedziemy. I dawaj kombiaczem go pociągniemy. Dobra jest, pociągniemy go. Da radę kombi. Tym samochodem. No, dobra. Pażak idzie. Hopie 111. Dobra, po hamulcach, kurna, ale zryte hamulce. O, parę mnie sobie aż ładnie postawiło. No. Aha, nie. Dobra, jedź. Chłopa na pasach. Sąsiad, tu dawaj, zaraz podejść tą swoją czwóreczką. Kurna, tu są trzy dupy z tymi. Co, moją? Moją ciągamy? No, a dawaj 60 podpinamy, bo nie ma czasu. Tu pal moją 60, zaraz zobaczymy. Łe. Już sąsiad, idę tu zaczepić bulca. Gdzie jest ten łańcuch? Ucieka. Dawaj, tu sąsiad, chyba ją będzie trzeba najpierw do tyłu trochę targnąć, bo tu nie wytargam jej tak na przodu bardzo. Do tyłu sąsiad najpierw ją trzeba trochę pociągnąć. Do tyłu coś mi... Dobra, dawaj, może się uda. Nie uda się! Nie uda się jej tu wyciągnąć, trzeba ją do tyłu wyciągnąć. Dobra. Dawaj tu ino. Co? Dobra, dawaj, podpiłem już. Pomału czekaj sąsiad, pomału! Ja nie wszedłem do traktora. Pomału dawaj. Dobra. Pomału z garażu, sąsiad nie tak szybko. Dobra, ciągnijmy. Ale do przodu ją targamy jak coś.
No ale tu trzeba najpierw wyjechać, nie? Tu na prostą, żeby... Na asfalcie, no tak się okręćmy, dobrze, dobrze. Dobra, sąsiad! Dobra, odczepij. Czekaj, już wychodzę. Dobra, odpintę. Dobra. Wyrobisz się? Wyrobię się. Ale pomału, sąsiad, na razie ustaw się tam pomału. 7-10 na godzinę. Pomały. Dobra, minimum 5 jechać. 10, dobra. Ledwie daje co 7, 8. Ciągnij, 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 bo odpaliła. Jedź jeszcze. Jedzie? Przeciąganie, przeciąganie! Ciągnij. No to masz... Czekaj, to jest jednak twój sprzęt, nie? Dawaj! Pa, ty... 60. Ale ja na wstecznym ciągnę, ja na wstecznym ciągnę. No, no dobra, rozumiem, ale to jest mniej koni, mniejszy ciągnik. A patrz, już się kopię. Już kurde. Teraz ja będę się kopał, nie? Nie, sąsiad już się kopie. Dobra. No ej, no czekaj, odczep się o ten. Dobra, okręć, odpinamy. Odczep i zobaczymy ładnie. Ja czekaj! Muszę się okręcić do tego. Czekaj, nie jedź nigdzie, bo jeszcze jedno przeciąganie. Czy ta czwórka jest taka słaba, czy ta 60 taka mocna? Dawaj, tu ino. Gdzie ty jedziesz? No, podpinamy! Przeciąganie robimy! Aha! No dobra. Na przody. Dobra. To czekaj, się ustawia. Dobra. Czekaj, no pomału, pomału! Ty coś sąsiad ciągniesz? Ja nie w ogóle. Czekaj, sąsiad przyjechał. Nie, wcale nie ciągnę. Ej, czekaj, tu sąsiad, tu ładnie na prostkę ustawimy. Dobra, ustaw się w miarę na prost. Dobra. Pa, 60 moc. Ja mam ustawiony ten pomaki 1 na godzinę. Co? Ja mam ustawione na tempomacie 1 na godzinę i jadę. Dobra. Co się stało? Nie wiem. Dawaj. Nie, bieg! Dawaj! Dajesz. Już się kopię. Przednie koła. Ej, ja wiem dlaczego. Bo ja moja... O, daję radę, moja 60. Stop. Teraz. 3, 2, 1. Ogień! To jest 60 mod. Ale tu będziesz miał porytę. O. Chyba 60 mod.
Dobra, kończymy ten odcinek. Czekaj, teraz wyjedźmy z dziur, i teraz bez dziur. Bez dziur, tu ładnie. Stop. Trzy. Dwa. Jeden. Ogień! Jak przednie koła już się zakopią. No dużo. A jeszcze przednie napęd ma, nie? To już w ogóle. Ej, patrz jak moja lewe przednie koło się zapadło. No, widzę. Dobra, kończymy ten odcinek, czy ja? Ładny. Czekaj, print screena zrobię. Zobaczymy jak to teraz wygląda. A ja wiem dlaczego tak jest, bo 60 ma zrąbane kopanie. Bo ona wcale się nie kopie, widzisz? Ona tył jej wcale nie siada. Ale daję radę. Dobra. Wiesz, że sobie sam pogorszyłeś sytuację? Tańczę z 60 na ogród. Dobra. Czemu mi zgasiłeś silnik? Dobra. Widzowie, tym pięknym akcentem czwórką złożoną na następny odcinek. Odczep i nohola. Ja podjadę pod samozbierającą. Odczepimy, twoją czwórkę pod presę zapniemy i będzie chodziło. No. Na następny odcinek przygotowani, dzisiaj bardzo długi odcinek. Teraz odcinek na jutro. Dawaj sąsiad, chodź mi tu zaraz podepniesz tam. Tego bydlaka śmierdziela. Sąsiad, idziesz? Dobra, no, podjeżdżę, Jeszcze, no, jestem, dobra, już, dobra. I, dobra. Dzięki. Dobra. Czekaj, pomalę się ustawimy na wyjazd. Tam zaraz ci przyjdę, czekaj, aby tu wyjadę, dobra? No. Właśnie iść taką krągą, to nie, to jest lada wyzwanie. Trzeba będzie kiedyś na CPN-a pojechać do miasta. Już no. Tu idę, sąsiad. Czekaj, sąsiad. Dobra, czepij mi tam. No jest. Tu się ustaw zaraz za mną. Czekaj, jadę tam do ciebie. Dobra. Chodź tu sąsiad koło mnie. Zrobione. Czekaj tu o. Chwycił czwórkę może jakoś. O. Tym oto pięknym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Cześć i czołem, kluski z rosołem. Panie Hubwi, żegnamy się. Cześć. Narka. Do następnego w piątek. Narka.